Cześć. Z tej strony Konrad Kowalczyk, Dynamics 365 CRM Junior Konsultant i w dzisiejszym odcinku Out of the Box chciałbym zaprezentować wam jak aktywować i korzystać z dostosowania treści za pomocą Copilota w edytorze tekstu e-mail w systemie Dynamics 365. W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o udogodnieniach, jakie w Dynamics 365 dostarcza w zintegrowaniu systemem funkcja Copilot, a jej wykorzystanie znajduje odzwierciedlenie także podczas tworzenia e-maili z poziomu aplikacji. Dzisiaj omówimy sobie, w jaki sposób włączyć te udogodnienia na poziomie aplikacji Customer Service oraz jak działa ona w praktyce. Pozwoli ona na udoskonalenie treści w zakresie długości, a także wymaganego względem klienta tonu wiadomości. Aby włączyć tę funkcjonalność, musimy przenieść się do ustawień aplikacji, a więc przechodzimy na stronę make.powerups.com, gdzie wybieramy aplikację, na której chcemy wprowadzić zmiany. Tak jak wspomniałem, w naszym przypadku będzie to Customer Service. Ja już uczyniłem to troszeczkę wcześniej. I tutaj wchodzimy w ustawienia naszej aplikacji, gdzie przechodzimy do zakładki nadchodzące. W niej wyszukujemy opcję Enable Copilot in Rich Text Editor. Widzimy, że ta funkcja jest u mnie już zaznaczona na tak. Jeżeli jest na nie, trzeba ją po prostu zaznaczyć i zapisać zmiany, a następnie opublikować wprowadzane zmiany, aby pojawiły się one w aplikacji. Teraz w aplikacji Customer Service przechodzimy do tabeli działania i tworzymy sobie nowy rekord yy, maila. Yy, w tym celu trzeba wybrać ze wstążki przycisk e-mail, który przeniesie nas do Formularza nowej wiadomości e-mail. Ja już taką wiadomość stworzyłem sobie troszeczkę wcześniej yy, o temacie dotychczasowe świadczenie usług yy, i o treści. Dzień dobry. Chciałbym, chciałbym uzyskać informację zwrotną na temat dotychczasowo świadczonych usług. Yy, proszę o kontakt. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania yy, lub wątpliwości na przyszłość, yy, z poważaniem Konrad Kowalczyk. Yy, I teraz, jak widzimy, system już dodał nową funkcjonalność. Funkcjonalność na formularzu tworzenia yy, wiadomości e-mail, która nazywa się Adjust with Copilot. Yy, I teraz możemy sobie z niej, z, sobie z niej skorzystać. Yy, I teraz co jest ważne, jeżeli nie zaznaczymy tekstu, który chcemy yy, edytować, system odrzuci, odrzuci naszą prośbę. Więc aby nie odrzucał naszej prośby, musimy zaznaczyć cały tekst. I korzystamy z przycisku Adjust with Copilot. Tutaj y, potrzebujemy wybrać sobie długość, jaką chcemy, aby tekst y, posiadał, oraz styl, w jakim chcemy, żeby Copilot y, zmienił naszą dotychczasową treść. Niech będzie to długi tekst w stylu formalnym, i wybieramy przycisk Update. System chwilę musi popracować. I widzimy, jak zmienił. Teraz treść brzmi następująco. Dzień dobry, chciałbym otrzymać szczegółowe informacje na temat usług, które do tej pory yy, państw, świadczyli Państwo. Proszę o kontakt, jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące przyszłości. Jestem przekonany, że wspólnie możemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które zapewni satysfakcjonujące doświadczenie dla obu stron. Jestem gotowy do dyskusji na temat wszelkich możliwych opcji, które mogą przyczynić się do zaspokojenia potrzeb obu stron z poważaniem. Konrad Kowalczyk. Widzimy, w kilka sekund Copilot poradził sobie z, z formatowaniem podstawowe, podstawowego tekstu na inny styl oraz o innej długości. I teraz śmiało możemy wysłać naszą wiadomość do klienta. I tak właśnie wygląda obecna współpraca z Copilotem na bazie edycji wiadomości e-mail. Po więcej takich ciekawostek i porad ze świata Dynamics 365 zapraszam na nasz blog na stronie intersys.pl, a także na kanale YouTube. Dzięki bardzo za uwagę, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.